Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie moim gościem jest pan Jerzy Magiera, autor portalu dla cukrzyków mojacukrzyca.org. Cukrzyca należy do grupy chorób cywilizacyjnych. Są one ściśle związane z rozwojem cywilizacyjnym, trybem życia i dietą. Nadwaga, otyłość i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny występowania cukrzycy typu drugiego. Szacuje się, że aktualnie w Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób, z czego około 25% o tym nie wie. Zachorowalność na cukrzycę wynosi około 6,54%. U osób powyżej 18 roku życia ten współczynnik wynosi aż 8%. Natomiast wśród dzieci poniżej 15 roku życia szacunkowa liczba diabetyków wynosi 17,7 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Prognozy przewidują, że w najbliższych 15-20 latach podwoi się liczba chorych na cukrzycę w Polsce. Właśnie o cukrzycy w dniu dzisiejszym chciałabym porozmawiać. Zatem, czym jest cukrzyca? Cukrzyca to tak naprawdę zespół chorób metabolicznych charakteryzujący się zbyt wysokim poziomem cukru we krwi, czyli hiperglikemią. Jest to spowodowane zaburzeniami lub nieprawidłowym działaniem tak naprawdę insuliny, hormonu, który mamy w sobie. Glukoza, którą spożywamy z jedzenia, tak naprawdę nie jest w stanie być dostarczona do komórek naszego organizmu. Krąży sobie ona we krwi, ale nie może tych komórek zasilić. Insuliny nam albo brakuje, albo działa ona w nieprawidłowy sposób, no i musimy zrobić coś, żeby to naprawić. Więc albo w cukrzycy konieczne jest przyjmowanie insuliny, tutaj mówimy o cukrzycy typu pierwszego, albo dostarczenie jakichś leków, na przykład doustnych, które spowodują to, że ta insulina, na przykład w cukrzycy typu drugiego, zacznie nam prawidłowo działać i po prostu spowoduje to, że ten cukier, który krąży we krwi, zasili te komórki, no i organizm będzie miał siłę do prawidłowego funkcjonowania. Jasne, bardzo dziękuję za szerokie wyjaśnienie. Jakby pan był tak uprzejmy jeszcze przybliżyć słuchaczom, widzom, jakie są rodzaje cukrzycy i z czym się wiążą, żebyśmy mieli to samo zrozumienie. Mamy kilka rodzajów cukrzycy. Tym najbardziej popularnym rodzajem cukrzycy jest cukrzyca typu drugiego. To jest ta najbardziej powszechna choroba, która dotyka tak naprawdę w większość przypadków. To jest około 80% wszystkich przypadków cukrzycy. Ona jest oczywiście związana nieodzownie z nadwagą, z otyłością, z nadciśnieniem tętniczym. Tak naprawdę w cukrzycy typu drugiego organizm produkuje insulinę, natomiast nie potrafi jej prawidłowo wykorzystać. I musimy spowodować coś, czyli podać leki, uaktywnić jakoś tą insulinę, żeby ona zaczęła nam prawidłowo w organizmie funkcjonować. Drugim najczęściej spotykanym typem cukrzycy to jest cukrzyca typu pierwszego. Ona najczęściej występuje u osób młodych, u dzieci, no ale też i w średnim wieku. I to niestety polega na tym, że tutaj insulina w ogóle przestaje być produkowana przez organizm. Nie ma tej insuliny, musimy tą insulinę tak naprawdę dostarczyć z zewnątrz, musimy ją podawać regularnie. No niestety do końca życia ta insulina musi być podawana po to, żeby osoba mogła normalnie funkcjonować i żeby udawało się ten poziom cukru we krwi utrzymywać na właściwym poziomie. Mamy też oczywiście cukrzycę chociażby ciążową, która pojawia nam się stricte w okresie ciąży, uaktywnia się w ciąży, jest w okresie ciąży, no i później na szczęście w większości przypadków po zakończonej ciąży ta cukrzyca nam po prostu znika i już nie musimy się borykać z tym podwyższonym poziomem cukru we krwi. Są też inne typy cukrzycy, tak zwane cukrzyca typu trzeciego, jak chociażby cukrzyce związane, jeżeli na przykład jest resekcja czustki czy wszelkiego rodzaju jakieś interwencje, no to wtedy też oczywiście cukrzyca może się pojawić, wtedy mówimy o cukrzycy typu trzeciego. Ale najczęściej ta cukrzyca typu drugiego związana właśnie z nadwagą i otyłością. Jak w każdej chorobie cywilizacyjnej, myślę, że warto jest posiadać świadomość, a także wiedzieć, jak ją rozpoznać. Więc jakie są objawy cukrzycy? Do takich najczęstszych objawów cukrzycy, i mówimy tutaj zarówno o cukrzycy typu pierwszego, jak i drugiego, należą oczywiście zmniejszenie masy ciała. Jest to dość duży ubytek masy ciała w dość krótkim okresie czasu. Po prostu organizm się nam wyniszcza i przez to tracimy na masie ciała. Ponieważ ten cukier jest we krwi go za dużo, następuje jego wydalanie tak naprawdę z moczem. Więc co się z tym wiąże? Oczywiście wzmożone pragnienie,
pijemy bardzo dużo. Często bywa tak, że przy cukrzycy typu pierwszego, jeszcze przed rozpoznaniem, no człowiek potrafi wypijać hektolitry wody dziennie, czy nie daj Boże jakichś słodkich napojów, które jeszcze powodują wzrost tego poziomu cukru we krwi. Jeżeli pijemy dużo, to oczywiście zwiększone wydalanie moczu, czyli dużo chodzimy do ubikacji, dużo korzystamy z toalety, dużo tego się produkuje tak naprawdę. Oczywiście teraz w okresie letnim można to mylić, że jest gorąco i tak dalej. Tutaj uczulam na to, żeby zwrócić na to uwagę, jeżeli dużo nam się chce bardzo pić, dużo oddajemy moczu, zwróćmy uwagę na poziom cukru i skontrolujmy to. Oczywiście związane też z tym wszystkim osłabienie, czujemy się bardzo słabi, może występować też zwiększone łaknienie. A jak w takim razie diagnozujemy cukrzycę? Tak naprawdę wszystko opiera się na badaniu poziomu cukru we krwi i to jest takie główne badanie, które należy wykonać. Diagnoza cukrzycy obejmuje właśnie badanie poziomu cukru we krwi, ale w laboratorium. Tutaj uwaga, bo czasami jest tak, że gdzieś w rodzinie na przykład ktoś ma glukometr i proponuje nam wykonanie takiego badania w domowych warunkach. No na podstawie glukometru, pomiaru z glukometru w takich domowych warunkach oczywiście cukrzycy nie diagnozujemy. Może to nam dać jakieś wskazówki do dalszego postępowania, ale jeżeli chcemy zrobić porządną diagnozę cukrzycy, no to idziemy do laboratorium na czczo zrobić badanie poziomu cukru we krwi. Jeżeli glikemia badana jest w ciągu dnia, tak zwana glikemia przygodna, no to taki wynik powyżej 200 mg na decylitr, no już mówi nam jasno o cukrzycy. Natomiast jeżeli badamy cukier we krwi na czczo, to wtedy tutaj zaniepokoi nas każdy wynik powyżej tak naprawdę już 99 mg na decylitr. Jeżeli w dwukrotnym badaniu wskaże nam pomiar powyżej 126 mg na decylitr, no to diagnozujemy cukrzycę. Oczywiście są szczególne przypadki, gdzie czasami może być konieczne wykonanie tak zwanego testu obciążenia glukozą, wtedy musimy spożyć w określonych warunkach 75 g glukozy i jest oceniana po odpowiednim czasie, czy ta glukoza nam odpowiednio się w organizmie wchłonęła. To oczywiście wykonujemy też w laboratorium, unikając wysiłku fizycznego w tym czasie, gdy wykonujemy ten test. Są to bardzo tutaj specyficzne warunki wykonania takiego testu. No i też od niedawna Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dopuściło wynik hemoglobiny glikowanej, czyli takiego badania z krwi, które robimy też, które nam mówi o średnich poziomach cukru z okresu ostatnich 3 miesięcy. Też na podstawie wyniku hemoglobiny glikowanej można zdiagnozować cukrzycę od pewnego czasu. To jest w oficjalnych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. A właśnie mówiąc o sposobach leczenia cukrzycy, jakie są metody leczenia cukrzycy? Co jest obecnie stosowane? Oczywiście cukrzycy typu pierwszego bezwzględnie insulina. No tutaj tej insuliny, jak już wspomniałem, w organizmie nie ma, więc musimy ją dostarczyć z zewnątrz i tylko tak naprawdę insulina jest nam w stanie ten poziom cukru zbić, bez tego się nie obejdzie. Cukrzycy typu drugiego możemy zastosować leczenie behawioralne, chociaż nie zawsze to się sprawdza, ale oczywiście zmiana stylu życia, czyli zdrowy styl życia, a także zwiększenie czy w ogóle rozpoczęcie aktywności fizycznej, ubytek masy ciała, to są bardzo ważne elementy, które na pewno wpływają korzystnie z cukrzycy typu drugiego. Oczywiście przy cukrzycy typu pierwszego także aktywność fizyczna i zdrowy styl życia jak najbardziej są zalecane. Jeżeli sobie oczywiście w ten sposób nie poradzimy w cukrzycy typu drugiego, no to w grę wchodzą leki. Są to leki zarówno doustne, jak także nowoczesne leki, które możemy w cukrzycy typu drugiego stosować, które są na przykład podawane albo w formie doustnej, albo w formie zastrzyków raz na tydzień powiedzmy. Są takie preparaty, one mają dodatkowo udowodnione skuteczność działanie protekcyjne, jeżeli chodzi o serce, o naczynia, także działają zapobiegawczo w kwestii ewentualnych zawałów serca czy udarów mózgu. Jest to udowodnione klinicznie, że korzystny wpływ także w tej kwestii mają, więc są takie leki dostępne. Oczywiście schemat leczenia cukrzycy typu drugiego jest bardzo rozbudowany i to wszystko zależy od tego, jak bardzo tutaj, no tak naprawdę lekarz prowadzący decyduje, który element wdrożyć i jak rozpocząć leczenie, ale mamy dostępne leki, mamy dostępne nowoczesne leki, które można z powodzeniem stosować i działają, tak jak mówię, nie tylko w cukrzycy, ale również też na inne jakby części naszego organizmu. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, a teraz zapytam trochę przewrotnie. Czym grozi zatem nieleczenie cukrzycy? Abyśmy uświadomili widzów, słuchaczy, właśnie czym grozi bagatelizowanie objawów?
Cukrzyca jest bardzo groźną chorobą tak naprawdę, bo z jednej strony to tak naprawdę dzień dzisiejszy, czyli to, co mamy teraz, aktualny poziom cukru, dbamy o to, żeby ten cukier był na właściwym poziomie, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie w społeczeństwie, wykonywać nasze życiowe czynności, obowiązki i tak dalej, uczestniczyć w życiu rodzinnym, czyli to, co jest dzisiaj, ale tak naprawdę w cukrzycy walczymy też o to, co będzie w przyszłości, bo jeżeli tej cukrzycy nie leczymy, poziom cukru we krwi utrzymuje się przez długi czas na wysokim poziomie, to może dojść do tak zwanych późnych powikłań cukrzycy, a cukrzyca jest taką chorobą, która oddziaływuje tak naprawdę na każdą część naszego organizmu, czy to na oczy, czy na nerki, czy na stopy. Tak naprawdę w każdym możliwym miejscu ta cukrzyca, ten cukier, mówiąc krótko, no może wyrządzić szkodę w naszym organizmie. Więc z jednej strony dzisiaj, a z drugiej strony ta przyszłość, która nas czeka i trzeba robić wszystko, żeby ten cukier jak najbardziej utrzymywać na właściwym poziomie. A teraz właściwie mówimy o czasie w zakresie docelowym, czyli takich widełkach, w których powinniśmy balansować tym poziomem cukru i w tym czasie powinniśmy jak najdłużej przebywać, żeby właśnie być bezpiecznymi w przyszłości. A jeżeli tej cukrzycy nie leczymy, no to cóż, tak naprawdę cukrzycę leczymy od 100 lat, bo 100 lat temu dopiero odkryto insulinę i stwierdzono, że ona może działać i działa. No dawniej, niestety, jeszcze 100 lat temu, jeżeli cukrzyca była nieleczona, no to skończyło się niestety bardzo szybko, no co tu dużo mówić, śmiercią takiego pacjenta. No teraz możemy tą cukrzycę przy pomocy insuliny leczyć, no oczywiście jest to rzecz, którą musimy przyjmować do końca życia, żeby właśnie funkcjonować. A jakie są takie behawioralne właśnie zalecenia dla pacjentów cierpiących na cukrzycę w kontekście żywienia, w kontekście aktywności fizycznej? Jak to wygląda? Tak naprawdę, jeżeli mówimy o zaleceniach behawioralnych, to mówimy o zasadach zdrowego żywienia. I nie ma tutaj jakiejś specjalnej diety cukrzycowej, którą trzeba by stosować. Są to tak naprawdę te same zasady, które powinny stosować wszystkie osoby, także i te zdrowe, czyli zasady zdrowego żywienia ogólnie przyjęte. Oczywiście bardzo ważna jest aktywność fizyczna. W cukrzycy aktywność fizyczna jest jak najbardziej dopuszczona, zalecana i jak najbardziej wskazana. Oczywiście aktywność fizyczna dostosowana do danej osoby. Jeżeli ktoś nie uprawia aktywnie sportu, no to każdy rodzaj ruchu będzie dobry. Możemy wyjść na spacer, możemy pójść na rower, możemy popływać w basenie. Należy tą aktywność fizyczną dobrać oczywiście do siebie, też z konsultacji z lekarzem, skonsultować, jak prawidłowo tutaj dbać o poziom cukru, no bo jak aktywność fizyczna, no to też oczywiście jest ryzyko hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru we krwi, no i musimy tak znowu tutaj to wszystko poustawiać, odpowiednio zabezpieczyć też kwestie żywieniowe związane z wysiłkiem, żeby po prostu panować nad tym cukrem, żeby nie stworzyć sobie też dodatkowego zagrożenia dla swojego życia. Właśnie wspomniał Pan o kontrolowaniu cukru, a w jaki sposób potencjalnie pacjent, zarówno ten w starszym wieku, jak i młodzieniec, może kontrolować poziom cukru we krwi? Takim najważniejszym i najbardziej popularnym narzędziem do pomiaru cukru we krwi to oczywiście jest glukometr, czyli takie podręczne urządzenie, które tak naprawdę każdy pacjent powinien mieć w domu. Oczywiście te glukometry wyglądają różnie, ja tutaj mogę do kamery pokazać mój glukometr, to jest takie oto urządzenie. Tutaj z tej strony wkładamy pasek testowy, nakłuwamy sobie oczywiście palec, uprzednio oczywiście myjąc ręce, bo mogą być zabrudzone, może być ten wynik przez to zaburzony. No i po kilku sekundach, 5 sekund, 10 sekund, otrzymujemy wynik punktowy tak naprawdę, czyli aktualny poziom cukru we krwi, widzimy, co się w tym momencie dzieje. No i te glukometry przez lata były, są i zapewne będą jeszcze stosowane, bo to jest, tak jak wspomniałem, najpopularniejsze narzędzie do pomiaru cukru we krwi, ale też od dobrych kilku lat mamy coraz bardziej popularne narzędzia, czyli systemy do ciągłego monitorowania glikemii. Mówiąc w skrócie, polega to na tym, że na skórze przyczepiamy sobie na taki sensor, to się nazywa. Jest to takie małe urządzenie, które mogę tutaj też zaprezentować do kamery. Takie małe urządzenie, które sobie na tej skórze przez różny okres czasu jest, w zależności od producenta, może to być od 7 przez 10 do 14 dni. Jest też taki system, który montujemy na pół roku aż. Także to montujemy na skórze i ten oto sensor przez
przez to urządzenie, wysyła nam wyniki bezpośrednio do naszego urządzenia. Teraz w większości osób oczywiście posiadamy telefony komórkowe, więc naszym urządzeniem odbierającym sygnał jest telefon komórkowy. No i na tym telefonie komórkowym mamy na bieżąco odczyt poziomu cukru we krwi. Na przykład u mnie teraz tutaj jest 217, mamy też wykres, możemy zobaczyć, jaki mamy ten poziom cukru, bez tak naprawdę konieczności nakłuwania palca, bez konieczności sprawdzania tego na glukometrze. Bardzo popularnym systemem jest też taki system typu flash. To z kolei jest takie urządzenie, również montujemy takiego czipa, nazwijmy to, na skórze. I po prostu przy użyciu telefonu się skanujemy, czyli przykładamy telefon do naszego urządzenia i też otrzymujemy wynik na naszym telefonie. Jest to coraz bardziej popularne, teraz jeszcze od 1 stycznia tym bardziej popularne, że weszła nam rozszerzona refundacja właśnie na systemy ciągłego monitorowania glikemii. Pacjenci mogą z tego korzystać. Są oczywiście warunki tej refundacji, więc to trzeba się też zapoznać. Tutaj nie starczyłoby nam czasu, żeby to wszystko wymienić, kto i co komu przysługuje, ale jest ta refundacja rozszerzona. Polecam wszystkim pacjentom z cukrzycą, którzy stosują insulinę, ale także inne metody leczenia, do zapoznania się z tymi informacjami, bo warto po to sięgnąć. No teraz od 1 stycznia płacimy za to troszkę mniej, więc jest na pewno lepiej, a udowodnione jest, że stosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii, no mówiąc krótko, przyczynia się do poprawy leczenia cukrzycy u każdego pacjenta, więc warto taką inwestycję w swoje zdrowie poczynić. A właśnie, czy są jakieś kryteria takie brzegowe, które w ogóle pozwalają nabyć takie urządzenie lub leki, że tak powiem, w wersji refundowanej? Często, bazując na mojej wiedzy, są to, powiedzmy, dwa jakieś wskaźniki, które muszą występować. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o systemy ciągłego monitorowania glikemii, to tutaj oczywiście dzieci mają te systemy refundowane. Też są inne kryteria dla dzieci, inne dla dorosłych. No generalnie tam takim podstawowym kryterium w przypadku systemów ciągłego monitorowania glikemii jest intensywna insulinoterapia, czyli stosowanie insuliny, mówiąc krótko. Przy niektórych systemach występuje też konieczność wystąpienia czy stwierdzenia u pacjenta nieświadomości hipoglikemii, czyli tego, że nie odczuwamy niskiego poziomu cukru we krwi. Te kryteria są różne, są rozbudowane, więc tutaj polecam zapoznać się z tymi informacjami. Chociażby na portalu mojacukrzyca.org mamy to bardzo fajnie wszystko rozpisane, gdzie można przeczytać dokładnie o tych kryteriach i sprawdzić, czy po prostu się pod to kwalifikujemy. Jeżeli tak, to idziemy do lekarza, trzeba poprosić o wypisanie zlecenia na wyroby medyczne. Lekarz nam takie zlecenie wypisuje, później udajemy się do sklepu medycznego i takie zlecenie realizujemy. Nie jest to tak naprawdę nic trudnego, można się w miarę łatwo w taki system zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o insuliny, no to tutaj mamy oczywiście refundację. Insuliny dostępne są na ryczałt tak zwany, czy też na 30%. Tutaj też to jest różnie. Te podstawowe insuliny oczywiście na ryczałt, te bardziej, nazwijmy to, zaawansowane czy nowoczesne, mają te kryteria refundacyjne no rozbudowane, mówiąc krótko. Tutaj też nie miejsce, nie czas, żeby to dokładnie przytaczać, bo tutaj dla różnych insulin te kryteria są różne, ale najlepiej zapoznać się z tabelami refundacyjnymi i po prostu przeczytać sobie, pod co się kwalifikujemy. To niestety w cukrzycy nie jest tak, że cukrzyca to nam wszystko przysługuje. Tutaj po prostu każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie i się zastanowić indywidualnie, na co możemy się pokusić i co możemy tak naprawdę u danego pacjenta zastosować. No oczywiście to wszystko wie lekarz zna te kryteria, no i myślę, że lekarz potrafi dobrać tą najlepszą terapię dla danego pacjenta. To bardzo cenne, co Pan powiedział, zachęcając wszystkich odbiorców do badania poziomu cukru, a także monitoringu samego siebie tak naprawdę, chciałam jeszcze podpytać, jako że ma Pan styczność z dużą grupą pacjentów cukrzycowych, na co skarżą się najczęściej zwykli pacjenci? Tak patrząc z perspektywy życia codziennego, oprócz oczywiście na przykład pomiarów cukru, chodzi mi o takie praktyczne elementy. No, w cukrzycy jest oczywiście to, co już też wspomniałem, czyli tak naprawdę te skrajne wartości poziomu cukru, czyli gdy ten cukier nam spada zbyt nisko, wtedy mamy utrudnione funkcjonowanie, czy też gdy ten poziom cukru nam wzrasta ponad skalę, tak, osiąga te nieprawidłowe wartości. W tych skrajnych wartościach no często po prostu źle się czujemy, niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie, no i to jest takie dość uciążliwe, więc to trzeba na to zwracać uwagę, żeby tutaj nad tym balansować.
No i jeszcze jakbyśmy rozmawiali przed 1 stycznia, to właśnie bym powiedział, że kwestie refundacyjne. Na szczęście to się zmieniło od 1 stycznia i tutaj duży pozytyw. Także w kwestii refundacji leków stosowanych w cukrzycy, też cukrzycy typu drugiego, te kryteria zostały trochę złagodzone, więc tutaj poszło oczywiście na plus. No, pacjenci bardzo by chcieli też mieć dostęp do refundowanych pomp insulinowych, czyli do takich urządzeń, które nam tą insulinę dostarczają w sposób ciągły pod skórę. W tym momencie refundacja obejmuje tylko pacjentów do 26 roku życia. Jeżeli pacjent jest starszy, to taką pompę insulinową, jeżeli chce stosować taką terapię w ten sposób, no to musi się zaopatrzyć z własnych pieniędzy, a to jest wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, więc dość znaczny wydatek. Więc tutaj też pacjentom by bardzo zależało na tym, żeby możliwe było rozszerzenie takiej refundacji, żeby pacjenci, jeżeli chcą, jeżeli mają możliwość, jeżeli się kwalifikują, żeby mogli skorzystać z refundowanej pompy insulinowej także po 26 roku życia. No i dużym problemem w cukrzycy, szczególnie w cukrzycy typu drugiego, jest tak zwany zespół stopy cukrzycowej. No i niestety, co z tym związane, amputacje. Tutaj ciągle w Polsce mamy bardzo dużo przypadków właśnie nieleczenia ran na stopie cukrzycowej, które w przebiegu cukrzycy mogą doprowadzić do aż tak drastycznych, do aż tak drastycznego momentu, jak amputacja całej kończyny. Więc to jest bardzo też ważny taki element do zaopiekowania w ogóle przez system, znalezienia takiego rozwiązania, żeby ci pacjenci byli zaopiekowani, żeby mieli te rany dość wcześnie leczone, żeby nie musiało dochodzić do tak drastycznych posunięć. A wiem, że z tym jest duży problem. No i Polska niestety tutaj jest na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli weźmiemy taki ranking ilości amputacji właśnie z powodu cukrzycy. Więc to jest, myślę, duży też problem ogólnie w cukrzycy. Super, bardzo dziękuję za tą ogromną porcję wiedzy i informacji. Myślę, że podsumowaniem najważniejszym naszej rozmowy jest to, aby badać się, monitorować się, budować świadomość i wiedzę, co pozwoli na zapobieganie, bo łatwiej zapobiegać, aniżeli leczyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.